Za chwilę przed Państwem wystąpią pan Karol Zachs z Fundacji Credit Cooperative, pan Filippo Adari, który jest, przyjechał do nas z International Strategy Europe Lab and Young Foundation, Rita Pires, profesorka prawa z Uniwersytetu w Lizbonie, Szymon Surmacz, aktywista i działacz społeczny, Gerard Breuling, który jest doradcą, ekspertem ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej na poziomie europejskim, na poziomie krajów i na poziomie regionów oraz Paweł Sroczyński z Fundacji Kohabitat. Sesję poprowadzi pan Jacek Grzakowski. Dziękuję bardzo, zapraszam. Życzę Państwu miłego drugiego dnia OSES. Dzień dobry, witam Państwa. Powiem, jak się umówiliśmy, że ta sesja będzie wyglądała. Na początku każdy z panelistów ma swoje 5 minut, poza Ritą Pires, która ma 10 minut maksimum, ale wszyscy inni będą zdyscyplinowani. Potem, jeżeli będą jakieś kontrowersje między panelistami, to spróbujemy je przedyskutować krótko, ale główny ciężar tej debaty spoczywa na Państwu. Czyli oczekujemy, że clou programu to będzie ta trzecia część, na którą będziemy mieli sporo czasu, jak Bóg da, to może będzie 40 minut nawet, i żeby porozmawiać plenarnie, bo to pewnie jest też dla panelistów najciekawsze, między sobą mają okazję rozmawiać w różnych innych miejscach też. Czyli zaczynamy te 5-minutowe odcinki, ja będę brutalnie mierzył czas. Jako pierwszy, bardzo proszę, Karol Zachs, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W dwóch słowach się przedstawię. Ja wczoraj zostałem koronowany papieżem ekonomii społecznej polskiej, ale w cywilu. Pracuję w banku Credit Cooperative, banku od finansowania ekonomii społecznej, najpierw we Francji, a potem żeśmy przy okazji stworzenia w Polsce Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Towarzystwa Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, które funkcjonuje do dziś dnia, żeśmy się zrobili bardziej europejscy i też powołaliśmy Federację Europejską Banków Etycznych i Alternatywnych. Więc raczej tutaj mówię jako założyciel i były prezes tej Federacji Europejskiej Banków Etycznych i Alternatywnych. Jakie są dla mnie, bo to jest trochę debata w społeczeństwie postmodernistycznym, jak mówiłem panu redaktorowi, nie wiem, czy my już jesteśmy postmodernistyczni, czy raczej cofamy się do lat 30., czyli reakcji na wielki kryzys przez wzrost różnego rodzaju nacjonalizmów w różnych krajach europejskich. I dlatego dla mnie główne dzisiaj wyzwanie, i to dokładnie i bezpośrednio Państwa dotyczy, to jest przywrócić Europie to, co było jej podstawą, czyli spójność społeczną. Europa to było co? Pokój między narodami, demokratyczne rozwiązanie różnic zdań, czyli nie było wojny, spójność społeczna, wzrost gospodarczy. W tej chwili nie mamy wzrostu, a w ramach traktatu z 1992 roku spójność społeczna została zmarginalizowana w programie Progres, ale nie jako pełnoprawna część wspólnej Europy. I co się wydarzyło w ostatniej legislacji europejskiej, że spójność społeczna w ramach renowacji ustawy, znaczy koncepcji w ogóle wspólnego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, spójność społeczna została przywrócona jako pełnoprawna komponent Unii Europejskiej, jeden z czterech filarów Unii Europejskiej. Wyzwanie, które teraz przed nami stoi i przed państwem, przed sektorem,
w całej Europie. To jest umieć przełożyć to na konkretne akcje i skonsumować tą stosunkowo duże pieniądze, jeśli się porówna z poprzednim okresem, które są przeznaczone na tą spójność społeczną. I drugie wyzwanie, które jest przed Europą i które wczoraj dużo o tym była mowa, czyli walka ze zmianami klimatycznymi, ale to trzeba podejść szerzej do tego. Musimy przestawić gospodarkę na gospodarkę, która będzie oszczędna. Oszczędna w konsumpcji surowców i produktów. I to jest też wyzwanie paradoksalnie przed sektorem, bo z mego doświadczenia w całej Europie jest, że sektor społeczny plus walka z marnotrawstwem to daje bardzo dobre wyniki, bo problem jest, że te wszystkie nowe normy, które są nieuniknione, muszą być przyjęte przez społeczeństwo. I żeby być przyjęte, to społeczeństwo musi zrozumieć, że to nie jest ósma plaga zesłana przez Boga, żeby, że tak powiem, ludzkość źle działała, już kończę, źle funkcjonowała, tylko że to jest szansa na tworzenie stanowisk pracy i na tworzenie nowych dóbr, które pozwoli nam lepiej żyć. Bardzo dziękuję. Jako drugi Filippo Adari, bardzo proszę, Filippo. I had a, can I show, I need someone to help me with this one, sorry. Hi, I'm Filippo Adari, I'm from the Young Foundation. The Young Foundation has been around since the 60s. Filip, nazywam się Filippo Adari, jestem dyrektorem Departamentu Strategii Międzynarodowej Fundacji Younga, jestem Włochem, mieszkam w Londynie i chciałem krótko opowiedzieć krótką historię na temat Portugalii. Skoro nie jestem Portugalczykiem, nie jestem ekspertem na temat z Portugalii, jednak Portugalia w moim doświadczeniu stała się laboratorium innowacji w całej Europie. Chciałbym rozpocząć, jak widzicie, technologia nie jest moim konikiem, chciałbym rozpocząć od kogoś, kogo prawdopodobnie znacie, królowa Europy Angela Merkel. Jej sławne zdanie, ona uwielbia wypowiadać to zdanie, powtarza je bardzo często przy każdej okazji na międzynarodowych spotkaniach. Będę czytał. Oczywiście ona nie mówi tego takim tonem, w jakim ja to przedstawię. Europa dzisiaj stanowi jedynie 7% populacji światowej, produkuje około 25% globalnego PKB i finansuje 50% wydatków społecznych. Dlaczego to zdanie jest takie istotne? Ponieważ jest to podstawa teoretyczna dla powiedzenia tego, że wydajemy zbyt dużo jak Europejczycy, a nie produkujemy wystarczająco dużo. Więc co musimy wprowadzić? Cięcia, cięcia i jeszcze raz cięcia. Jest to bardzo proste i oczywiście ma ogromny sens. Nawet Margaret Thatcher operowała takim rozumowaniem. Wyzwanie, przed którym moja organizacja, Fundacja Young i kraj Portugalia przyjęła na siebie, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Europa nie przeniesie wydatków socjalnych na faktyczne inwestycje, które pomogłyby zapewnić progres europejski. Nie mam oczywiście jasnego planu. Jest to typowe myślenie eksperymentalne, jednakże myślimy, że stawka jest na tyle duża, że warto jest podjąć to wyzwanie. Nie jesteśmy oczywiście jedyni. Mamy dosyć dobre towarzystwo. Są inni, którzy pomyśleli, tak, to faktycznie jest świetny koncept, na przykład Obama, który być może już nie ma takiej popularności. Prawdopodobnie nie rozpoznacie kogoś, jest ktoś z
Brukseli. Barroso oczywiście, no, oczywiście, że Państwo go rozpoznają. Jest przewodniczący Europejskiej Komisji. I oczywiście Cameron, oczywiście rozpoznajecie tego pana, który jest na górnym, w górnym prawym rogu, papież. Wszystkie te osoby rozumieją potrzeby inwestycji, żeby osiągnąć zrównoważony rozwój społeczny. A jednakże poza tymi oczywistymi liderami wyzwanie to podejmuje się wszędzie. Portugalia jest oczywiście względnie małym krajem w dosyć trudnej sytuacji, jednakże znajdują się tam bardzo mądrzy i odważni ludzie, także w polityce. Ta osoba, którą widzicie Państwo na zdjęciu, Miguel Poyares Maduro, jest moją ulubioną osobą na scenie politycznej w Portugalii, ponieważ stwierdził on, że Fundusz Innowacji Społecznych w wysokości 150 milionów euro, przepraszam najmocniej, stworzył Fundusz Innowacji Społecznych, na który przeznaczono 150 milionów euro. Nikt tego wcześniej w Europie nie uczynił. Chciałbym tylko jeszcze podsumować. Bez obaw, dam radę, wyrobię się w 5 minutach. Chciałbym wymienić kilka punktów, w jaki sposób fundusz ten będzie działał. Ufundowanie tego funduszu zostało dopiero ogłoszone. Nie znamy jeszcze pełnych szczegółów. Myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch miesięcy poznamy wszystkie szczegóły, oczywiście jeśli rząd przetrwa do tego okresu. Główną cechą tego funduszu jest to, że jest on posiada kapitał funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Rząd też nie zamierza bezpośrednio ingerować w alokowanie tych funduszy, działać przy pomocy pośredników upoważnionych. Fundusz też dokonuje pomieszania inwestycji i grantów. Jest to pewne połączenie. Jest to fundowanie, które ma pomóc graczom na fundusz, na arenie społecznej wraz z organizacjami typu non-profit odnosić pewne sukcesy inwestycyjne. Jest to coś bardzo rewolucyjnego w sektorze społecznym. Jest tu płatność za faktyczne wyniki. To znaczy, że należy wypełnić swoją misję, żeby otrzymać pieniądze. Jest to bardzo interesujący element. Przyciągnie to prywatnych inwestorów z pewnością. Założeniem jest, że rząd odzyska swoje pieniądze. To też jest spore wyzwanie, ale lubimy wyzwania. Jeśli chcemy transformować Europę, musimy mieć tego typu misję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. To był bardzo dobry wstęp dla pani Rity. Witam wszystkich. Mam na imię Rita, jestem z Portugalii. Po tym, jak Filip przedstawił nasz najnowszy, najbardziej godny podziwu projekt ekonomii społecznej, chciałabym podać kilka faktów na temat tego, jak zostało to wymyślone. Ważne jest, aby to skontekstualizować. Nie był to pomysł, który pojawił się bez żadnego kontekstu. Rozpoczęło się to w 2012 roku, kiedy ustaliliśmy szczegółowe ramy dla ekonomii społecznej przez parlament. I każdy parlament zagłosował za tym projektem. Zaczęliśmy od stworzenia ram dla ekonomii społecznej jako jednego sektora, ponieważ mieliśmy do czynienia z różnymi rodzajami formami prawnymi ekonomii społecznej i organizacji.
i trzeba było dać temu zunifikowaną formę, pomysł, który mówiłby sam za siebie. Więc zaczęliśmy od tego punktu. Później napotkaliśmy na fundusze dotyczące ekonomii społecznej na lata 2012-2014. Pomyśleliśmy, jak moglibyśmy użyć tych funduszy dla ekonomii społecznej jako całości. Następnie położyliśmy nacisk na logikę jedności i daliśmy priorytet na promowanie integracji w pracy i zachęcanie do przedsiębiorczości socjalnej, próbując zaangażować mikrofundusze. Później jednak pomyśleliśmy, że potrzebujemy doprowadzić do zjednoczenia interesów organizacji ekonomii społecznej, aby przemawiały z mocą polityczną. I wówczas stworzyliśmy Narodową Radę do Spraw Ekonomii Społecznej. Rada ta to ważny sposób pozwalający na promocję tej idei, dająca możliwość komunikacji pomiędzy państwem a organizacjami ekonomii społecznej, najpierw projektując, a następnie wykonując te polityki. Później pomyśleliśmy, że musimy wiedzieć, jak bardzo reprezentatywna jest ekonomia społeczna dla naszej gospodarki. Stwierdziliśmy, że jeśli chodzi o rozmiary, jest to bardzo istotny sektor. W 2010 roku przedstawiał 10,8% wartości narodowej, więc jest to bardzo znaczący sektor dla gospodarki. Następnie spodziewaliśmy się, że później liczby te pójdą w górę. I sądzę, że przyszłość leży w partnerstwie publiczno-społecznym, zarówno w Portugalii, jak i prawdopodobnie w Europie. Czego dotyczy partnerstwo publiczno-społeczne? Przechodzimy okres, w którym ważne jest, jak ważna jest ingerencja państwa w ekonomię społeczną. Jeden ze sposobów podjęcia refleksji to pomyślenie o tym, jak sektor publiczny i społeczny mogłyby podzielić odpowiedzialność, aby zorganizować lepsze społeczeństwo. Jednym z instrumentów tego procesu jest partnerstwo. Coś więcej niż zwykła współpraca i coś więcej niż współpraca w sieci. Jeśli chodzi o politykę społeczną, partnerstwo to, w mojej opinii, jest jednym z kluczowych instrumentów przy projektowaniu i wykonywaniu, podkreślam, projektowaniu, wykonywaniu, nie tylko wykonywaniu projektów. Polityki te mogą być ważnym elementem wprowadzania w życie tych pomysłów. Model partnerski zakłada długotrwałą więź, w którym przewiduje się przydzielenie pewnych środków finansowych. Z uwagi na duży stopień zaufania, relacje pomiędzy państwem a tymi organizacjami są wysokie. To, co partnerstwo publiczno-społeczne próbuje osiągnąć, jest to odpowiedź na problem strukturalny. To, co partnerstwo publiczno-społeczne może zrobić, to wykorzystać innowacyjność i wiedzę organizacji ekonomii społecznej dotyczące tego, jak najlepiej zrealizować politykę społeczną. I to właśnie z uwagi na ten fakt partnerstwo społeczno-publiczne są oparte o dzielenie kompetencji
projektowanie i wykonywanie polityk społecznej. Podkreślam projektowanie, ponieważ jeśli spojrzymy na organizacje społeczne, głównie w odniesieniu do państwa są one wykonawcami, a my chcemy, aby wyglądało to w inny sposób. Nie chcemy, aby organizacje społeczne były wyłącznie wykonawcami. Muszą one również projektować, współpracować w tym zakresie z państwem. To wszystko. Dziękuję. Z całą pewnością I'm sure we'll come back to this thesis, but now let's... Z całą pewnością wrócimy później do tej tezy, ale teraz chciałbym poprosić pana Geralda Breulinga. Dziękuję, że zostałem zaproszony na to spotkanie. Moja organizacja... Silna inicjatywa w Polsce podjęta sprawiła, że utworzony wcześniej system upadł. Było to 25 lat temu. Polska musiała zorganizować okres przejściowy na rynek, na ekonomię rynkową. I w porównaniu z innymi krajami europejskimi Polska poradziła sobie bardzo dobrze, radząc sobie z wieloma kryzysami finansowymi, upadkiem banków. Odbywały się ogromne interwencje bankowe, być może nie w przypadku Polski, jednakże inne kryzysy uderzyły mocno w Polskę. W Grecji pojawił się kryzys fiskalny, wzrost deficytu, zadłużenia publicznego był ogromny. Pojawiło się bardzo wysokie bezrobocie i podziały społeczne. Był też kryzys środowiskowy, a także kryzys w zakresie demokracji, systemów demokratycznych. I ostatnie, i były różne kryzysy dotyczące tego, jakich wartości należy bronić w Europie. Sposoby znalezienia wyjścia z różnych poszczególnych kryzysów sprowadziło się do tego, że wyeliminowanie jednego kryzysu może spowodować wyeliminowanie kolejnego kryzysu. Na przykład zażegnanie kryzysu w przemyśle energetycznym może spowodować, że inne kryzysy zostaną zażegnane. Musimy w takim razie podjąć rozważanie na temat tego, jak stabilny jest obecny system, system rynku społecznego, system firm prywatnych, a także sposób, w jaki rodzi sobie rząd z poszczególnymi problemami. Oczywiście rząd ustanawia prawa, które mają zarządzać uczciwą konkurencją, usługami publicznymi. Te dwa filary rynku socjalnego mogłyby zapobiec temu wielostronnemu kryzysowi. Musimy zadbać o to, musimy spojrzeć na to, jak wygląda przyszła trajektoria kryzysowa. System nie jest zrównoważony, w związku z tym potrzebujemy trzeciego filaru. Trzecim filarem byłby to pilar, który by udzielał pewnego wsparcia w pojęciu ekonomicznym. Mamy rynek, który wytwarza negatywne okoliczności,
państwo naprawia te negatywne okoliczności publicznymi funduszami, czyli z podatków publicznych. Być może jest inny sposób, żeby zażegnać kryzysu, czyli dokonać internalizacji systemu, systemu ekonomicznego, po to, żeby nie pojawiały się takie skutki negatywne i nie wymagana była publiczna interwencja. Nowym elementem, który dostrzegam w całej Europie, jest rola obywateli społeczeństwa cywilnego, obywateli społecznych. To właśnie ich postawa pomaga zażegnać zaistniałym kryzysom. Dlatego ważne jest wpajanie wrażliwości obywatelskiej już od najmłodszego wieku. Efficient use of resources. We have in some countries strong. Niektóre kraje są silnie zaangażowane w spółdzielnie obywatelskie. Negatywne zewnętrzne efekty rynku są takie, że niektórzy obywatele głosują portfelami. Są za odpowiedzialną produkcją, tak aby produkować produkty, usługi w sposób odpowiedzialny. Obywatele wykorzystują inwestycje i oszczędności, zwracając się z nimi do banków alternatywnych, wykorzystują crowdfunding. Obywatele biorą przyszłość w swoje ręce. Ekonomia społeczna może wiele zrobić dla społeczeństwa. Czasem nazywa się to przedsiębiorczością społeczną. Mamy tu problem z terminologią, ponieważ często źle się ją rozumie, ponieważ w niektórych językach mamy dwa znaczenia słowa socjalny, społeczny. Nieraz oznacza to osoby nieuprzywilejowane, wykluczone. Również przymiotnik społeczny oznacza należący do społeczeństwa, więc musimy zawęzić to znaczenie do tego, czym dokładnie jest ekonomia społeczna. Chciałbym więc, aby znaleziono lepszą nazwę dla tego pojęcia. Chciałbym zaprosić do tego, by zobaczyć ekonomię społeczną jako coś niezależnego od państwa. I nie zacząłbym od wysuwania zbyt dużych oczekiwań wobec rządu. Dziękuję bardzo. Chcesz ty, czy ja? Leaders, we should probably engage words like free economy, economy of freedom. Moglibyśmy użyć takich słów jak ekonomia wolności, chcąc użyć takiego języka neoliberalnego, który wciąż dominuje w kulturze. Dwóch Polaków będzie po polsku. Tak. Dobra. Szymon Surmacz. Tak ma być? No dobrze. Witam serdecznie, Paweł Soroczyński. Ja na co dzień działam w Fundacji Kohabitat i chciałbym wam zdać relację, być może macie od tego świadomość, a być może nie. Pewne bardzo ciekawe zjawiska dzieją się na takim poziomie, na bardzo niskim poziomie ruchów oddolnych. Ja na co dzień mam przyjemność pracować z ludźmi, którzy mają ogromny fan z tego, że dowiedzą się, jak zbudować własny dom. Mają ogromne dużo radości z tego, że zrozumieją, jak działa generator prądu, jak można zbudować turbinę wiatrową. I kiedyś myślałem sobie, że to tylko chodzi o te pojedyncze sprzęty, ale okazało się, że jakby zjawisko jest dużo szersze i to, co tutaj jakby może w temacie tego panelu zostało zarysowane nazwą takie społeczeństwo postnowoczesne, ja też często to nazywam społeczeństwem postkonsumpcyjnym, ja bym te zjawiska określił trzema słowami, które moim zdaniem są słowami kluczowymi. Jest to sieć, relacje i świadomość. I to, w jaki sposób ekonomia się zmienia pod wpływem właśnie ludzi, którzy zaczynają
czuć, że mają możliwość odgrywania aktywnej roli w budowaniu tej globalnej wioski, to właśnie te trzy elementy powodują, że ekonomia zmienia się na ekonomię w bardziej ludzkiej postaci. Jakby trochę przez to, że ekonomia została zdominowana przez dużych graczy, zapomnieliśmy, że ekonomia jest tak naprawdę powinna być stworzona po to, żeby uczynić nas szczęśliwymi. I to jest bardzo prosta refleksja. I sieć, internet, rewolucja internetowa spowodowała, że mamy dzisiaj możliwość połączenia się przez internet w duże plemiona. I te duże plemiona odkrywają, że mają wspólne potrzeby. I jesteśmy dzisiaj świadkami powstawania ogromnej siły ekonomicznej, która nazywa się sharing economy, kolaboratywna ekonomia, gdzie ludzie odkrywają, że nie potrzebują do szczęścia kolejnych przedmiotów, ponieważ jako społeczeństwo jesteśmy już tak nasyceni ilością przedmiotów, że jakby innowacją jest teraz znaleźć sposób na to, żeby się skutecznie podzielić tymi przedmiotami, żeby efektywnie wykorzystać to, co już zostało wyprodukowane. I to jest ta trzecia rewolucja internetu, która dzisiaj się zaczyna. Ja zachęcam was, żebyście odwiedzili festiwal Wisher w Paryżu, który jest takim hubem, tam po prostu to już nie jest pytanie czy, tam to jest ewidentnie, że to się dzieje i jakby to się rozleje po całej Europie. Mówię relacje dlatego, że okazuje się, że jakby w tej drodze ku szczęściu nie chodzi o to zupełnie, żeby kupić kolejną rzecz albo żeby zaspokoić swoją jakąś potrzebę. Okazuje się, że zaspokojenie potrzeby to jest tylko wymówka do tego, żeby nawiązać jakąś relację. I jakby to jest też jedna z podstaw sharing economy, że chcę wynająć pokój albo chcę wywiercić dziurę w ścianie, ale wypożyczam ten sprzęt od sąsiada dzięki platformie internetowej. I wartością dodaną tej całej akcji jest to, że poznaję kogoś bardzo interesującego, który akurat tak się zdarzyło dzięki tej platformie, ma wspólne zainteresowania ze mną. To jest bardzo ważna sprawa. Ja też na co dzień mam takie doświadczenie, że w laboratorium fabrykacji w Łodzi, to jest taka oddolna pracownia, gdzie spotykają się różni ludzie o różnych pasjach i współdzielimy tam sprzęt. Nikt nie musiał kupić wszystkiego, a dzięki temu możemy wszyscy skorzystać ze wszystkiego. I trzecia sprawa, świadomość, że ta ekonomia, która jakby ukierunkowuje swoją główną siłę na to, żeby produkować faktycznie to szczęście, jakby bardzo mocno zmienia naszą świadomość. W sensie odkrywamy w trakcie, budując jakieś przedsiębiorstwo, na przykład finansowane z crowdfundingu, budując te relacje z ludźmi, odkrywamy, że to zupełnie nie chodzi o ten cel takiego przedsięwzięcia, tylko o to, żeby... W sensie ta świadomość się zmienia w trakcie, że to, co myśleliśmy na początku, że zaspokaja nasze potrzeby, okazuje się, że to nie są te materialne potrzeby, że budujemy relacje, że to sprawia nam dużo frajdy. I to widać na warsztatach, ludzie przyjeżdżają do nas nauczyć się, jak zrobić tynk gliniany. I oczywiście, że chodzi o ten tynk gliniany, ale jak siedzimy i jemy wspólnie śniadanie albo obiad, to odkrywamy zupełnie przypadkowo, że chodzi o to, że zbudowaliśmy w międzyczasie grupę i ta grupa jest bardzo unikalna i te relacje, które w tej kolejnej ekonomii będziemy budować, to jest integralny element jakby całego podejścia i sposobu budowania przedsiębiorstw i kultury przedsiębiorczej. Bardzo, bardzo dziękuję. I Szymon Surmacz. Dlaczego oddałem mikrofon Pawłowi? Dlatego, że ja bym chciał do tego, o czym on powiedział, uzupełnić pewne rzeczy, bo to, co zrobił Paweł z Kohabitatem, to jest dla mnie taki papierek lakmusowy pewnych procesów, które się dzieją i to, że pojawił się Kohabitat, pokazał, żyjcie inaczej, tak, DIY, zróbcie to, ja wyrastam z ruchu takiego punkowo-anarchistycznego, dla mnie to było zawsze, wzorowałem się na Damie Słodowym i zrób to sam, zawsze było takim głównym hasłem, ale to, co oni zrobili? Zrobili ruch, który pokazał, że można żyć inaczej, właśnie nie w sposób konsumpcyjny, nie przez to, żeby zjadać. To jest jeszcze, przepraszam, małe wprowadzenie. W ogóle nie będę mówił o instytucjonalnej formie ekonomii społecznej. To mnie kompletnie nie interesuje. Ja na OSES trafiłem 4 lata temu, dlatego że z przypadku, bo ja się zajmuję ekonomią społeczną od 20 lat, tylko 4 lata temu dowiedziałem się, że to się tak nazywa, tak? Po prostu trafiłem na OSES przez przypadek jako praktyk i część z was zna mnie przede wszystkim jako praktyka. No to wracamy do Kohabitatu.
co trzeba zrobić? Mamy nasycenie przedmiotami, mamy nasycenie właśnie to społeczeństwo takie postkonsumpcyjne i żyjące jednocześnie w rewolucji informacyjnej. To są najważniejsze procesy, które w tej chwili nas dotyczą i Paweł ze swoją ekipą stwierdził, popatrzcie, nie musicie zasuwać w korporacjach po to, żeby narobić kredytów, naciągnąć nie wiadomo ile kasy, zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze, zadłużać się, a w wieku 60 lat pojechać, kupić sobie swój wymarzony domek na przedmieściach, nie? Zróbcie to teraz. Jedźcie na wieś, tam zbudujcie sobie dom z gliny, nauczcie się go robić sami, tak? I co oni proponują, te technologie, to są otwarte technologie, powiązane sieciowo, to jest wszystko oparte na idei Creative Commons, na idei GNU GPL, czyli licencji publicznych, to wiedza, którą Cohabitat zbiera i dzieli się, jest publiczna, dostępna we wszystkich językach na świecie, to jest wolne. Mówią, wystarczy ci po prostu ręce, paru kolegów i zrób to sam, tak? I jedź i po prostu zacznij żyć w sposób godny. I tutaj a propos tej godności, to jest coś, co z jednej strony jest, no mówimy się o tym, tak, że ekonomia społeczna to jest ekonomia godności, ekonomia wartości i tak dalej, a jednocześnie mam wrażenie, że właśnie przez to, że tu akurat OSES jest takim przykładem tego, że ona jest strasznie zinstytucjonalizowana, to strasznie często zapominamy o tym, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Pan mówił o Unii Europejskiej, o fundamentach. Unia Europejska to jest pewna aksjologia, tak? To jest właśnie godność człowieka, to jest karta praw podstawowych, to jest fundament Unii Europejskiej. Cała reszta to jest nadbudowa i to w dodatku nadbudowa, która się troszeczkę już zaczyna sypać i zżerać własne korzenie. Więc wróćmy do tego, że człowiek jest wartością jakby samą w sobie, tak, że mamy, o co chodziło o spółdzielczości, że prezes jest równy sprzątaczce, aksjologia w działaniu, ekonomia, w której równość głosów jest fundamentem, tak, nieważne, nie ilość kapitału, nie akcjonariat, tylko równość głosów, to jest fundament ekonomii, która opiera się na wartościach ludzkich, a nie na sile kapitału, nie na koncentracji kapitału. Jak przyjrzymy się teraz, jak działają nasze spółdzielnie, nasze organizacje, fundacje i tak dalej, tam wszystko jest nadal hierarchiczne, wszystko jest od góry na dół, od góry na dół. Brakuje nam tej poziomowości. Nagle okazuje się, tutaj pani opowiadała, odkrywamy fenomenalną rzecz, że mądrość może iść z dołu do góry. No zaraz, ale to już było 150 lat temu wiadome, tak? Więc dlaczego tego nie robimy? Dlaczego pakujemy się ciągle w ten schemat, że państwo wie lepiej i tak dalej, że ten... Ja jestem oczywiście propaństwowcem skrajnym, to kto wie, to nie, żeby nie było, że ja tutaj neguję, że jakbyś się zaraz libertarianinem zrobię, ale spójrzmy na to, o co w tym wszystkim chodzi. Po pierwsze, system wartości, po drugie, procesy technologiczne, to, co się zmienia. Linux, Wikinomia, to o czym Don Tapscott świetnie napisał w książce Wikinomia, kto z Państwa nie czytał, to odłóżcie te wszystkie broszury o ekonomii społecznej, poczytajcie Wikinomię i Makrowikinomię. To są książki, które mają już 10-12 lat i wytłumaczą Wam, skąd się wziął Linux, skąd się wzięła Wikipedia i skąd się wziął Cohabitat i skąd się wzięły ruchy właśnie typu DIY, open source. Co to jest collaborative economy i tak dalej. To są trendy, a my tutaj kręcimy się w takim własnym, instytucjonalno-dziwnym sosie poklepywania po plecach i bardziej nas interesuje, czy przejdziemy system akredytacji w OWES-ach, niż to, co się faktycznie dzieje. Ani Paweł nie jest OWES-em, a to on powinien razem ze swoją fundacją uczyć ludzi, jak zasuwać na wsi, jak robić prawdziwą ekonomię wśród ludzi, którzy zostali wykluczeni, wyautowani z tego systemu. Kolejny proces, demografia i kumulacja kapitału. Co spojrzymy sobie do Czaplińskiego, do GUS-u, gdzieś tu pewnie, nie wiem, czy jest Karolina, którą wczoraj to była przywoływana, gość Wójcicka. Mamy statystyki na twardo, tak? Następuje peryferyzacja takich miejsc, w których ja mieszkam. Przyjechałem do państwa z Dolnego Śląska, z małej wsi w powiecie lubańskim, 23% bezrobocia. I następuje koncentracja władzy, kapitału, siły w takich miejscach jak Warszawa, ze wskazaniem w tym kraju na Warszawę, tak?
Więc zróbmy coś, co w końcu zacznie działać, tak? Przestańmy gadać o tym, jaki będzie tam nowy okres programowania i tak dalej. Wczoraj, znów przepraszam, ja mam taki dzisiaj mocno dygresyjny system. Cezary bardzo ładną metaforę rzucił na swoim panelu, że w tej chwili pakujemy na masę, tak? Ja niestety obawiam się, szczególnie patrząc na Equal, potem cały POKL, który został zamknięty, że to jest niestety masa tłuszczowa niektórych organizacji, firm i tak dalej, a nie na masa mięśniowa, bo jak przyjdzie nam stanąć na własnych nogach w tym syndromie, o którym Wygnański mówi, after EFS, tak, to wtedy się faktycznie obudzimy. Więc zróbmy to, co pokazuje Paweł. Patrzmy na technologię, patrzmy na to, co ludzie chcą robić sami, jakie są trendy, pomagajmy tam, gdzie faktycznie ta pomoc jest potrzebna. Ja to nazywam nowym pozytywizmem. Musimy wrócić do koncepcji pracy organicznej jako pewnej odpowiedzi na, tak jak pozytywizm był odpowiedzią na rewolucję przemysłową, tak ten nowy pozytywizm musi być pewnym wykorzystaniem potencjału rewolucji informacyjnej i pójściem w lód i bez wyższości, tak, pracy u podstaw. Do tego zachęcam. No to bardzo dziękuję, bo Szymon zarysował rzeczywiście jedno z głównych napięć, które tutaj jest, bo z jednej strony spontaniczny bunt społeczny przeciwko systemowi, nie w sensie obalania go, tylko unieważniania, prawda, właśnie przez aktywność, a z drugiej strony system, Bruksela odpowiada, no to jak tak, to my wam damy na to kasę. I oczywiście tu powstaje napięcie, które jest zupełnie oczywiste. Znaczy można powiedzieć tak, Brukselo, odczep się, bo z całą pewnością, tak jak w Polsce trzeci sektor padł ofiarą grantozy i został uzależniony, prawda, to ma charakter narkotyczny. To samo może się stać przecież w dużym stopniu z ekonomią społeczną, że ona się stanie częścią biurokracji brukselskiej. Ale z drugiej strony przyjeżdża pan Sachs i mówi, to jednak jest ważne. I jak Szymon mówił, to Karol kręcił intensywnie głową i wyrywał rękę do mikrofonu. To bardzo proszę, jakby teraz, gdzie mikro, a. Już. Ja rozczaruję pana. Gdzie jest pęknięcie? Ja rozczaruję pana redaktora, bo ja nie będę polemizował. Pierwsze stwierdzam fakt, że trzeba wszystkiego, wielu tendencji, żeby stworzyć świat, w którym żyjemy i podstawowa wartość świata, w którym żyjemy, że to można uwidaczniać, można mówić, można rewindykować i się nie bać, tak? Jeszcze 26 lat temu to nie było możliwe, przypominam, zwłaszcza w tym pałacu, że były takie czasy, zamierzchłe, ale czasy jednak, które niektórzy tutaj pamiętają, więc to jest moja pierwsza uwaga. Druga uwaga, że nawet ta cała ekonomia i rzeczywiście we Francji już cyrkuluje. Są cztery nazwy, między innymi ekonomia pozytywna. Ale stwierdzam, że za zorganizowanie corocznego kongresu w Hawrze, ci co je organizują, pan Jacques Attali i jego staw, dostają jednak 3 miliony euro, więc gdzieś te pieniądze są potrzebne. Więc ja tylko zwracam uwagę, że Bruksela, zgadzam się, problem ekonomii społecznej, że jest zbyt zinstytucjonalizowana i jak wszystkie instytucje rozmawiają o instytucjach, nie? Jak piosenka francuska, co robi wicehrabia, jak spotyka wicehrabię. Mówią o problemach wicehrabiów. No więc to jest oczywiście problem ekonomii społecznej. No tak, tylko problem polega na tym, że jak koabitant zacznie spędzać dnie na wypisywaniu wniosków grantowych, zgadzam to już się. Żadnego glinianego domu nie postawi. Nie, zgadzam się. Natomiast... Albo postawi jeden, żeby rozliczyć efekty. Żeby być pozytywny, bo mówimy o ekonomii pozytywnej. To się przebiło w ostatnich 5 lat w Brukseli. I teraz już się nie mówi o ekonomii społecznej, tylko to, co powiedział Filip, o przedsiębiorczości społecznej. I przedsiębiorczość społeczna może być zinstytucjonalizowana, a może być spontaniczna i samoorganizująca się. I to prawda, że rewolucja, trzecia rewolucja technologiczna to umożliwia. Za bardzo tanie pieniądze. Tak? Trzeba kupić jednak laptop.
ale jakąś informatykę trzeba kupić i jednak postawić telefony i satelitę. Ale potem to już się samo kręci. Czyli problem jest taki, jak pomóc, a nie zdeprawować. Ja jestem we Francji, to jest mój job i za to jestem płacony, żeby finansować tego typu ruchy. I dobrze płacony. Dobrze płacony, ale oni też nie biedują. Bardzo proszę. Czy moglibyśmy jeszcze na chwilę ten trzeci mikrofon, który gdzieś jest, to by nam łatwiej szło, a potem oddamy za chwilkę. I would like to make three points quickly to react to your presentation, because it's the most provocative and I think we should pay respect. First of all, actually, a simple point. We are wearing different clothes because actually we are representing something. We are social animal. We are telling you something. You're wearing it. You're in between because you're a journalist. You never know who is going to win. Jesteśmy na różnych pozycjach. Mam takie trzy uwagi. Jest to walka. Dlatego nie sądzę, że możemy powiedzieć dziękuję, ja pójdę swoją drogą, róbcie swoje, nam nie zależy, my sobie zbudujemy własny świat. Nie, to tak nie działa. Misja. Pomyślmy o misjach w XVII-wiecznej Ameryce, jeśli chodzi o misje tworzone przez jezuitów. Kiedy misje jezuitów miały na celu ekonomiczne wyzwolenie miejscowych ludów, i zaczęło to zagrażać plantacjom, które posiadali koloniści. Zakończyło się to wojną i jezuici przegrali, ponieważ jeżeli chcemy zmienić jeden system ekonomiczny przez drugi, dochodzi tu polityka, więc będziemy wówczas na marginesie i wówczas nikt się nie będzie nami przejmował, albo jeżeli nasz system zwycięży, wówczas trzeba się przygotować na walkę. Druga kwestia, dlaczego jestem tak ubrany, to jest mundur, bo walczę z grubymi rybami. Innowacje są nieprzewidywalne. Nie ma czegoś takiego jak dobra innowacja, ponieważ nie kontrolujemy tego procesu. Dobrym przykładem jest tu, nie pamiętam dokładnego skrótu, jest to platforma, ustanowiona dlatego, aby dzielić się mieszkaniami. Ja mam mieszkanie, ty masz mieszkanie, kiedy ja przyjeżdżam do twojego miasta, śpię u ciebie, kiedy ty przyjeżdżasz do mojego, śpisz na mojej kanapie. I jesteśmy samozorganizowani, każdy może podróżować, nie płacąc za to. Zmieniło się to w platformę wynajmu mieszkań. Celem inicjatorów była całkowita transformacja rynku. Została ona całkowicie zmieniona przez rynek. Chciałbym tu opowiedzieć o nowych technologiach i jak dzielenie gospodarki zmienia się w wypożyczanie. I chciałbym zwrócić uwagę, że trzeba być ostrożnym, by dawać wiarę, że może to zmienić gospodarkę światową. Tu chciałbym zacytować źródło katolickie, cytat z Ewangelii Jana. Ziarno musi obumrzeć, aby mogło wyrosnąć. I dla mnie to jest taki przekaz dla ekonomii społecznej w odniesieniu do każdego rodzaju instytucjonalizacji. Problem nie polega na tym, że na stworzeniu instytucji. Społeczeństwo może to przeżyć. Problem pojawia się wtedy, gdy przestajemy przemieniać instytucje, transformować je. I kiedy Unia Europejska jest taka, jaka jest i nie możemy wymyślić jej na nowo.
państwo jest takie, jakie jest i nie możemy wymyślić go na nowo. Wydaje mi się, że to jest złe, że nie chodzi tu o instytucje, trzeba być silnym, by mieć siłę do ich transformacji. Dziękuję. Yes, it works. I think. Chciałbym oczywiście powiedzieć, ustosunkować się do tego, co powiedział Filip. Oczywiście dokładnie tak samo myślę. Udowadniamy tutaj, że ekonomia społeczna jest areną symboliczną. Ma możliwości zmiany paradygmatów. Ma takie możliwości, ponieważ promuje kapitał ludzki zamiast kapitału finansowego. Jest tak, ponieważ jest to inicjatywa lokalna, bliska ludziom, nie dotyczy globalizacji, ale lokalizacji. I jest także oparta na systemie demokratycznym, więc jest to oczywiście obszar symboliczny i powinno być to promowane jak najbardziej, ale myślę też, że promocja transformacji, promowania potencjału, zamiany tego sektoru w coś bardziej efektywnego wymaga naszej współpracy. Nie chodzi o rebelię, o rewolucję, tylko o współpracę. I o tym też próbowałam powiedzieć, gdy mówiłam o partnerstwach publiczno-społecznych. Oczywiście potrzebujemy partnerstw, musimy kłaść nacisk na ekonomię społeczną jako całość, ale potrzebujemy też projektów politycznych i socjalnych, które będą temu towarzyszyć. Bez nich nie jesteśmy w stanie tego robić. Jest koniecznym, żeby zastosować dwie rzeczy. Chciałabym przedstawić teraz te dwie rzeczy, o których chciałabym, żeby się państwo zastanowili. Po pierwsze, edukacja. Potrzebujemy czegoś więcej niż przedsiębiorczość społeczna, przedsiębiorstwa społeczne, czy jakąkolwiek nazwę chcą państwo temu dodać. Osobiście też nie zgadzam się z nazwą przedsiębiorczości społecznej. Potrzebujemy przedsiębiorców przede wszystkim społecznych. Musimy ich kształcić, tworzyć ich, formować ich. To jest najważniejsza rzecz, jest to bardzo ważna rzecz. Nie możemy tego zrobić bez projektów politycznych i społecznych. Potrzebujemy też odnowionych wartości, a oczywiście wykształcenie, edukacja takiej wartości nam podaje. I oczywiście kolejną ważną rzeczą jest widoczność. Nie możemy promować ekonomii społecznej bez mówienia o tym, bez mówienia ludziom, że ona istnieje i że jest bardzo ważna, że ma w sobie prawdziwe wartości socjalne. Więc musimy sprawić, żeby ekonomia społeczna była bardziej widoczna. A żeby to uczynić, potrzebujemy odpowiedniego marketingu, organizacji ekonomii społecznej, które szukałyby wewnątrz tego marketingu własnego wizerunku i wartości społecznych. I potrzebujemy partnerów medialnych, którzy zajęliby się reklamowaniem, promowaniem tego wizerunku. I musimy wyraźnie zdemonstrować, czym jest ekonomia społeczna. I również potrzebujemy wykładowców akademickich, żeby zbudowali pewną usystematyzowaną wiedzę na temat ekonomii społecznej. Nie jest to coś, o czym tylko mówimy, ale czego naprawdę nie rozumiemy. Musimy rozumieć wszystkie możliwości, które się kryją za kapitałem społecznym. I oczywiście musimy doskonale rozumieć, co faktycznie kryją w sobie wartości ekonomii społecznej. Potrzebujemy też oczywiście finansowania ekonomii społecznej. Jest prawdą, że państwo nie może być jedynym podmiotem, czy jedynym punktem wejścia dla funduszy na ekonomię społeczną.
nie tylko państwo powinno dbać o zrównoważenie ekonomii społecznej. Potrzebujemy też inwestorów. Musimy zachęcić inwestorów do inwestowania. Nie tylko po to, żeby dostali zwrot swoich funduszy i zyskali na tym, ale też, żeby zyskali w formie wartości i promowania wartości społecznych. Więc nie moglibyśmy tego robić bez pewnego bez pewnej hierarchizacji, instytucjonalizacji. Bo ekonomia społeczna potrzebuje. Tylko pytanie jest takie, jak nie zniszczyć. Pytanie jest takie, jak jednocześnie nie zniszczyć tej dysydenckiej energii i dysydenckiej wartości, która w tym jest. Bo tu zawsze jest taki lęk. Oczywiście heretycy będą następni przychodzili, tak? Ale jak to zrobić, żeby jak najpóźniej heretyków uczynić biskupami i włączyć do systemu? Bo wartością ekonomii społecznej jest też to, że ona kwestionuje przekonanie o nieuniknioności istniejącego porządku. I nawet jeżeli nie jest w stanie go obalić i nie do tego zmierza, prawda, to sam ten niepokój już stanowi jakąś wartość, no w samym jądrze systemu często. Bardzo proszę. Ja chciałem... Teraz. Słuchać mnie? Tak. Chciałem dodać i być może podkreślić jedną kwestię, dwie kwestie zostały podniesione, a mianowicie edukacji i transformacji obecnego systemu. I chcę nawiązać do tego, że jakby jestem akurat w takiej bardzo szczęśliwej sytuacji, że w styczniu zostanę tatą i bardzo dużo zastanawiam się teraz nad tym, jak powinien być ukształtowany system edukacji, żeby stworzyć taki jakby ekosystem, w którym jakby człowiek może się rozwijać i jednocześnie nie stracić przekonania, że jest istotną siłą w świecie, która jest w stanie transformować ten świat. I trochę zapominamy, że w przedsiębiorczości chodzi o to, żeby znajdywać rozwiązania. I jakby to jest istota przedsiębiorczości, nawet nie trzeba jej nazywać przedsiębiorczości społecznej. To jest po prostu esencja tego, dlaczego przedsiębiorca zaczyna działać. On widzi po prostu problem, który należy rozwiązać. I to, co na przykład ja osobiście też próbuję wdrożyć w swoich działaniach w fundacji, to, że jakby ta tak zwana ekonomia społeczna to nie musi być takie mesjanistyczne poczucie, że trzeba zbawić świat, tylko że jakby przedsiębiorczość powinna iść w parze z dużą dozą dobrej zabawy. I jakby rywalizacja jest takim elementem, często dzisiaj się to nazywa innowacją, ale to jest brakujący element tego, żeby wzbudzić jakby ogromną motywację do tego, żeby rozwiązać istotne problemy. I jak patrzę, ja jestem niedawno wypluty przez system edukacji i wydaje mi się, że trzeba to całkowicie przebudować, ponieważ to, co jakby to sposób, w jaki kształtuje system edukacji ludzi dzisiaj, to jest bardziej związane z tym, żebyśmy byli grzeczni i podążali wedle zasad, które zostały ustalone. Natomiast potrzeba jest pokolenia przedsiębiorców, którzy mają, jak to się mówi, healthy disrespect for the rules. I taki mindset, który pozwala łatwo znaleźć znaleźć rozwiązania. I to jest główne hasło tego ruchu, który rozwija się na świecie, Maker Movement, ruchu twórców, którzy budują swoje własne przekonanie o tym, że ja mam zdolność zbudowania rozwiązania i przez to, że mam dostęp do sieci, mogę znaleźć masę ludzi, z którymi razem możemy zbudować istotną siłę. Więc przedsiębiorczość, moim zdaniem, zaczyna się w przedszkolu i od tego momentu trzeba właśnie budować pewien sposób komunikacji, sposób budowania pewnego modelu i obrazu rzeczywistości. To na pewno. Już oddaję głos Gerhardowi. Tylko chciałem powiedzieć, że tu był taki wątek w wystąpieniu Filipa właśnie, który mógł być niepokojący w tym rozwiązaniu portugalskim, mianowicie płacenie za efekty. I teraz pytanie, jakie efekty? Oczywiście można płacić tylko za te efekty, które są mierzalne.
i to mierzalne w jakimś ograniczonym horyzoncie. Czyli za co znowu będzie się płaciło? Za liczbę osób albo za tonę, a szczęście się nie zmierzy, a w każdym razie jest bardzo trudne do zmierzenia. I to jest jedno z tych wyzwań, kiedy wchodzi kolos budżetowych pieniędzy, publicznych pieniędzy, to on zawsze chce zmierzyć coś, co jest nieistotne i na podstawie tego nieistotnego, ale mierzalnego płacić lub nie płacić. Właściwie to może zabić każdy dobry pomysł. Bardzo proszę, Gerhard. Ta kwestia mierzenia jest bardzo problematyczna. Co widzieliśmy, to jest to, że mierzymy wzrost, mierzymy PKB i im większa jest ta miara, tym lepiej. Zapominamy o wszystkich innych aspektach, o tej produkcji, która dodaje do tego. Więc mamy problem. Jednak chciałbym zacząć od wartości. Myślę, że jest to aspekt, nad którym nie zastanawiamy się wystarczająco głęboko, że jeśli nie mamy wartości na odpowiednim miejscu, reakcje na oszczędzanie energii, na ekonomię dzielenia się może być bardzo kontrowersyjna. Na przykład praktyką konsultantów do spraw energii jest dzielenie się albo sprawienie, żeby było atrakcyjne dla inwestorów dzielenie się między inwestorami i użytkownikami. Jednak jest to nastawione na zyski. Eksperyment, który się teraz toczy, dotyczy zrozumienia tych kryzysów, które miały miejsce. But not in the classical way, but they have formed a cooperative which collects money from parents and the community and invests it in the renovation of the schools, in particular in using renewable energy together with the parents, together with the children. So what is important is not to teach values, but to have experience. So we work together, working together, cooperation. A very important value, and you see that it pays off. And it's the young children that learn it. Our school will be nicer and will use less energy. This is how they learn about climate change and how to combat it. So there is an alternative. And the same is what Filippo mentioned. The internet platforms for car sharing, for bed and breakfast and flats, etc. You have the what some people call the Californian capitalism answer, which makes some people extremely rich. I mean, the owners of these platforms, they are billionaires. Or you have a community-based answer, which keeps it local. So the problem is not sharing cars. The problem is sustainable transport in the city. And you may have cars, but you may have a lot of other ways of transportation. And there are initiatives which use that because they understand the value is to have a sustainable transport system in the city. So I think this is important. And these are the models which can be replicated and scaled. You do not need to invent everything from scratch. There are models which you can import. And then you can create through networking, you can strengthen and maximize the impact. And that is where you can measure. Measuring a small scale activity is not so important. I think what is more important is transparency. To, co ważniejsze, to transparentność i wiarygodność. Informując społeczność o tym, co robimy. In my opinion, zgadzam się z kolegami z Polski i trochę się nie zgadzam z przykładem portugalskim.
Pani mówiła cały czas, we have to train, we have to explain, we have to organize. Nie, to cały dowcip polega na tym i w tym jest ta ekonomia pozytywna czy kolaboratywna. Mamy cztery różne, solidarna i obywatelska. My mamy we Francji już cztery nazwy, które się zwalczają oczywiście, to normalne. Że cały dowcip polega na tym, że trzeba wychodzić z potrzeb i zidentyfikowania tych potrzeb i zrozumienia tych potrzeb. Credit Cooperative zaczął finansować to, co się dzisiaj nazywa ekonomią społeczną, przedsiębiorczością społeczną, z tego, że we Francji w 80 roku kryzys już trwał, spowodowany wzrostem ceny energii, już trwał 6 lat i wyczerpał się system welfare. I coś z tymi ludźmi trzeba było zrobić. Ale to sami ludzie wymyślili. Cały sektor recycling i tak dalej, inkluzji przez pracę. To nikt w rządzie tego nie wymyślił. Wymyślili to ludzie. Rząd francuski z organizacją francuskiej administracji umiał to wychwycić i wesprzeć. I mój bank umiał to wychwycić i wesprzeć. Może dlatego, że sam spędziłem 11 miesięcy na bezrobociu, więc zrozumiałem temat. I to jest podstawowe wyzwanie. Nie musimy zbudować europejskiego modelu, tylko musimy wyjść z potrzeb, które ludzie nam proponują, zwłaszcza w Portugalii, gdzie problem jest tak wielki, że wiele pomysłów trzeba, żeby wyjść z tej zapaści. Tylko jeszcze ostatnią rzecz powiem. Filippo powiedział bardzo ważną rzecz, cytując panią Merkel. 50% bogactwa światowego jest w rękach 7% Europejczyków. Teraz idąc dalej, 50% tego bogactwa jest w rękach Niemców i Francuzów. I tu jest jednak podstawa tego problemu. Jak demokratycznie jednak to lepiej podzielić? Zacytuję tu Lecha Wałęsę, który zburzył wirtualnie ten gmach, tak? I jeszcze parę innych, że póki świat będzie funkcjonował na takiej koncentracji dobra, w tak małej ilości rąk, muszą dojść do bardzo poważnych zamieszek, które obserwujemy wokół nas. Ja tak krótko do Filippo, bo mam wrażenie, że odebrał mnie jako eskapistę albo kogoś, kto zachęca do jakiejś tam ucieczki, sielanki, bukoliki. Nie, nie, nie. Ja zachęcam do tego, żeby przynajmniej połowa tej sali wyszła stąd i zamiast myśleć o napisaniu kolejnego wniosku, poszła, że tak powiem, pod strzechy i niosła te nasiona herezji. Tak? To, żeby połowa zajęła się praktyką, a druga połowa niech konstruuje system. Tak? Ten system, rozumiany jako pewna struktura państwowa, on jest niezbędny. Nie ma w ogóle możliwości, żebyśmy przeciwstawiali się jako pewna zbiorowość. Użyję takiego wyświechtanego słowa naród. Tak? Jako zbiorowość, jako Europejczycy. Tak? Jako pewna społeczność, gigantyczna w tym wypadku społeczność, połączona właśnie jakąś wspólną aksjologią, wspólnym systemem wartości, który akurat w Europie jest cholernie silny i mam wrażenie, że to jest nasza odpowiedź na Chiny, na ten... Konkurencję zaczynają nam robić Ameryka Południowa, tam są niesamowite procesy społeczne i tam też właśnie ta aksjologia taka wolnościowo-równościowa jest égalité, liberté, tak to tam jest też bardzo, bardzo silne. Ale więc parę słów o tym systemie. No co ten system miałby robić? Do czego miałby dążyć? No i tutaj pełna zgoda. Ten system ma powodować zmniejszanie napięć. Kluczowe napięcia w tej chwili to jest napięcie biorące się z niespotykanej w dziejach świata koncentracji kapitału. I to jest największe napięcie, które nam grozi. To jest to napięcie między globalizacją a lokalizacją. To jest napięcie między moją gminą leśną i powiatem lubańskim, a Doliną Krzemową i ludźmi, którzy no właściwie mogą spokojnie oddać 95% swojego majątku, jak to zrobił Bill Gates, na jakąś fundację, która coś tam robi w Afryce, bo mają po prostu taki kaprys, to są miliardy, tak, dolarów, a tu mówimy o 1200 na rodzinę w najlepszym wypadku. Tak. To jest to napięcie, które
którym właśnie system musi myśleć, jak to zrobić. I tutaj w sytuacji, w której mamy nieuchronną cywilizacyjną zmianę, właśnie też opartą na rewolucji tej informatycznej, konsekwencji rewolucji przemysłowej, że następuje coraz większa automatyzacja pracy, że nastąpiła dezindustrializacja tej części Europy, no to czym ci ludzie mają się na Boga zająć, tak? Pojawia się koncepcja dochodu podstawowego. Ja jestem ogromnym zwolennikiem, to jest ciekawe, że to jest ja jako socjaldemokrata, świetnie dogaduję się z liberałami w tym zakresie, bo oni mówią, okej, no to wywalmy tych wszystkich urzędasów, zróbmy dochód podstawowy, wprowadźmy dochód obywatelski i faktycznie. I czym ci ludzie mieliby się zająć? No, mieliby się zająć twórczością, mieliby się zająć tworzeniem, mieliby się zająć tym, żeby to życie było sympatyczniejsze, piękniejsze, a ci ludzie bardziej zadowoleni. Tak to widzę i to widzę u siebie na poziomie wsi. Opowiem Państwu króciutką historię już o Oskarze. To jest taki nasz lokalny człowiek, którego byście błyskawicznie zaklasyfikowali jako żul, tak? Oskar siedzi zawsze pod sklepem, ja tam sobie czasami z nim piwo wypiję. Jak 12 lat temu przyjeżdżałem na tą wieś, to też on był moim przewodnikiem, mówił, co się tam dzieje. I ja dość sprawnie obsługuję te nowe technologie. Generalnie pracuję przy komputerze tak, że tam nie do końca wszyscy łapią, co się dzieje na tym ekranie, bo pracuję dość szybko. I tak kiedyś właśnie Oskar siedzi za moimi plecami, chwieje się i mówi... I ja czuję ten jego oddech, a ja mam naprawdę pilną robotę do wykonania, ale jest impreza, jest koncert, on oczywiście tu się buja i mówi, stary, ja nie wiem, co ty robisz, ale ja bym strasznie chciał to robić. Mówiąc o tym właśnie komputerze. I to jest człowiek, który jestem przekonany, w tej chwili będziemy uruchamiali też jakieś tam zajęcia właśnie komputerowe i inne. Drugi przykład, pani Ela, która dzięki latarnikom cyfrowym jest dzisiaj naszą najgorliwszą marketingowcem wsi, na Facebooku i tak dalej, lat 60 parę, bo program latarników cyfrowych nauczył ją fejsika, ona ma konto na fejsie, obsługuje Google i tak dalej i ona wszędzie szeruje, lajkuje i tak dalej, tak? Dlaczego? Dlatego, że nabyła kompetencje, dlatego, że ma to szczęście, że jeszcze ma, kurczę, kawałek emerytury. I to jest to, jeżeli mówimy o tym, że bogactwa jest, może za dużo, okej, ja uważam, że jest za dużo, bo ono demoralizuje już, tak? Dlatego powiem, że jest go za dużo. Ale na pewno jest nierówno dystrybuowane, na pewno to jest jeden z absolutnie podstawowych, fundamentalnych problemów naszej cywilizacji. Więc wprowadzenie tego typu rozwiązań systemowych, jak dochód podstawowy, niesienie tych nasion herezji, do czego zachęca KPRS, uważam, że to jest świetnie zrobiony dokument, też od dołu do góry, tak? To są przykłady na to, że nawet w tym, kurczę, naszym smutnym kraju można coś zrobić i zróbmy, to jest apel na najbliższe 7 lat, jak jeszcze ten tłuszczyk z Unii Europejskiej będzie nam spływał, to dzięki KPRS-owi wypełnijmy go treścią, wypełnijmy go działaniem, a nie tylko realizowaniem wskaźników. No. Dzięki. To jest moment dla Państwa i zachęcam do włączenia się. Bardzo proszę, Pan podnosi rękę. Dziękuję. Roland Zarzycki. Ja chciałem się podzielić taką postmodernistyczną wątpliwością ideologiczną, bo o tym chyba miała być też dyskusja, że może jest tak, że to nasze dzisiejsze poczucie, może ta nasza wolność dzisiejsza to nie jest wolność, tylko poczucie wolności. I może to, co się dzieje, czy to, co teraz mówimy, te zmiany, które obserwujemy, to też tylko zmiany, które zachodzą w języku. Wszyscy się nauczyliśmy właśnie tych modnych pojęć, innowacja, kreatywność, glokalizacja. Wiemy, że trzeba to wpisać do wniosków do Brukseli, żeby dostać punkty, bo inaczej będzie zbyt wstecznie. Więc jakby to wszystko znamy, ale może jest jednak tak, że mimo tego nowego trendu wielkie rzeczy pozostają bez zmian. I ludzie czują się coraz bardziej upodmiotowieni, ale jeżeli patrzymy na to, co się dzieje, czyli na przykład ruch Occupy Wall Street, czy w ogóle te ruchy Occupy, było wiele szumu, było wiele mówienia o wartościach, o wolności, ale skończyło się jak się skończyło, czyli niewielki efekt. Tak samo wielkie ruszenie w Grecji w sytuacji kryzysu zadłużenia. Też wiele, wiele się o tym mówiło, niewiele z tego wyszło i stare sprawy zostały po staremu, tak bym powiedział. No i teraz pytanie, czy z ekonomią społeczną też tak nie jest po prostu. Tutaj padały różne przykłady, no na przykład kwestia sharing economy. Już teraz zauważamy, że tak naprawdę wielki biznes czy wielkie korporacje nauczyły się po prostu
zarobić pieniądze na sharing economy. Czyli ta idea w pewien sposób zostaje znowu wyrwana obywatelom. Tak samo jest z fundacjami, czyli na przykład wielkie fundacje działające przy wielkich bankach, czy przy wielkich telewizjach, grupach komunikacyjnych, też jakby przejmują pieniądze, które tak naprawdę miały z założenia iść do obywateli. To samo CSR, który w większości przypadków jest po prostu ściemą, tak bym powiedział. To samo z aniołami biznesu, to jest po prostu zwykły biznes, można tak powiedzieć, tylko się nazywa ładnie. I teraz to pytanie, czy to nie jest przypadkiem tylko zmiana w języku? I czy nie jest może tak, to jest pytanie do Państwa, że tak naprawdę obserwujemy jakąś taką komodyfikację całej tej ekonomii społecznej? Czy nie jest tak, że tworzymy pewną taką fantazję, która pozwala ludziom ubogim dalej lepić te pierogi, podczas gdy ci bogaci im doradzają i debatują o ekonomii społecznej? Więc to jest moje pytanie. Bardzo dziękuję. Proszę pani. Dziękuję bardzo, Joanna Brzozowska. Ja przysłuchując się tej dyskusji mam takie dwie refleksje. Jak rozmawiamy o wyzwaniach, które przed nami, to takie dwie rzeczy mi się nasuwają, że pierwsze takie wyzwanie podstawowe to jest to, żebyśmy sobie w końcu wszyscy jakby wspólnie dali prawo do współistnienia. To znaczy mieliśmy już w historii różnego rodzaju przypadki tego, że jakby przedstawiciele jednej filozofii czy jednego sposobu działania negowali to, co się działo wcześniej. To się stało po okresie transformacji ze spółdzielczością, kiedy to, że wcześniej ona była jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie transformacji uznana została za tą negatywną, za relikt i dopiero dzisiaj do tego z powrotem wracamy. Więc jakby dla mnie takim podstawowym wyzwaniem przyszłości, i to samo dzieje się jakby z ruchami miejskimi, które powstaje bardzo dużo inicjatyw, które są kolosalnie ważne w kontekście przebudowy społeczeństwa i też chciałabym, żebyśmy nie byli tacy zero-jedynkowi, to znaczy, żebyśmy dali sobie wszyscy prawo do współistnienia różnego rodzaju inicjatyw i żeby państwo tworzyło pod to możliwości, żeby dawało przestrzeń. I tu dochodzimy do drugiego wyzwania, które dla mnie jest kluczowe, żebyśmy właśnie nie popadli w tego rodzaju zagrożenia, o których mówiłeś, to jest przebudowa instytucji. To znaczy my stoimy tak naprawdę w tej chwili przed kolosalnym wyzwaniem przebudowania instytucji, które są wokół nas, które decydują o tym, czy właśnie tego rodzaju inicjatywy będą mogły współistnieć z innymi. I tutaj widzę też kolosalną możliwość dla tego rodzaju przedsięwzięć społecznych, do tego, żeby się włączyć w tą przebudowę instytucji i wierzę, że to jest możliwe, bo w przeciwnym razie szef wielkiego ruchu miejskiego w Krakowie, z którego pochodzę, szef kampanii przeciw igrzyskom, nie startowałby w tej chwili na prezydenta miasta Krakowa. Więc mam nadzieję, że to współistnienie i ta wiara w to, że możemy wspólnie w pewien sposób przebudować to, co wokół nas i żeby jakby wytworzyć na tyle dużo kapitału społecznego, żeby te patologie nie mogły się odradzać i replikować, że to jest po prostu możliwe. I to wydaje mi się największym wyzwaniem tak naprawdę przed nami w tej chwili. Bardzo dziękuję. Tu pan... Zbyszko Siewkowski, Stowarzyszenie ETAP. Uważnie przysłuchiwałem się tej debacie i zwróciło moją uwagę kilka rzeczy. Pierwsze, kiedy była mowa o przedsiębiorczości, że ona powstaje właśnie wtedy, kiedy jest chęć rozwiązania jakiegoś problemu, to znaczy widzi się jakiś problem i chce się go rozwiązać. I teraz sposoby, jakie chce się nim ten problem rozwiązać, czyli kwestia też kapitału. Kapitał na pewno jest potrzebny. My nie korzystamy z kapitału Unii Europejskiej. Przyglądaliśmy się, jak to korzystały inne organizacje z tego kapitału. Często był ten kapitał przejadany. I tutaj moja uwaga w pewien sposób do wskaźników też. To znaczy była mowa tu o mierzalności. W pewnym momencie przeraziłem się. Mierzalność jest potrzebna, bo musimy wiedzieć, czy chcemy badać rozwój, tak? Czy rozwijamy się w dobrym kierunku, ktoś nas sprawdza, ktoś nam daje pieniądze. Trzeba to sprawdzać, tylko te wskaźniki raz, że muszą potem być dobrze interpretowane, czyli jeżeli coś jest badane, to musi być badane w taki sposób, że musi być to znane
czym dana rzecz jest. Czy na przykład, jeżeli to jest klub integracji społecznej, to ktoś go musi znać. Jeżeli jest centrum integracji społecznej, to ktoś go musi znać. Jeżeli to jest spółdzielnia socjalna, ktoś ją musi znać. Trzeba te podmioty znać, żeby je badać. I powinny być różne wskaźniki efektywności. Na pewno. Uważam, że jest efektywność ważna. Oczywiście tutaj przyznaję, że szczęścia nie da się zbadać. Natomiast pewna obserwacja uczestnicząca też dużo mówi, bo na przykład można korzystać, zwłaszcza jeżeli chodzi o środki Unii Europejskiej, można łatwo je podjąć, wspaniale wskaźnikami też się wykazać, a w rezultacie rezultatu żadnego nie ma. Tak? Są przejedzone pieniądze. Więc rzeczywiście tutaj podobała mi się ta o tej masie tłuszczowej, jaką jest kapitał ten Unii Europejskiej i te pieniądze, które najczęściej nie są przystosowane. Jak one schodzą na poziom krajowy, to one są w ogóle nieprzystające do rzeczywistości. Tak? Powiem, o wiele bardziej słuszne są te pieniądze krajowe i przystosowywalne. Przedsiębiorczość oczywiście powinna być rozwijana i wtedy rozwiązuje się problemy. To wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tam pan podnosi rękę, widzę tu. Dzień dobry państwu. Ryszard Praszkiel z Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ja chciałem się odnieść do tej listy, którą pan był łaskaw przedstawić, wielu rzeczy, które się nie udały. Wiadomo, że są takie listy też rzeczy, które się udały i można by było je porównać. I tu nie chodzi o to. Żadna z tych list nam nie posuwa nas do przodu. Ważne jest poszukanie takich właściwości, na przykład ruchów społecznych, żeby te ruchy były trwałe i nieodwracalne. My wychodzimy z teorii złożoności i badamy właśnie, jakie są cechy na przykład sieci społecznych, na przykład sieć Martina Luthera Kinga, tego ruchu, jak się ma do sieci Solidarności, a jak się mają te sieci z kolei do tych nowych ruchów w Afryce Północnej. Jakie cechy tych sieci powodują, że ci ludzie jednak są, kontaktują się i tworzą tą wartość dodaną za pomocą właśnie tej własnej energii, własnych relacji kapitału społecznego, które tworzą. Tak samo CSR, no są fantastyczne przykłady i są fatalne przykłady. Ja na przykład konsultuję taki projekt w PGR, gdzie jest konkurs na własne jakieś przedsięwzięcia społeczne pracowników PGR. No proszę państwa, to są łzy w oczach. Ci ludzie wyczarowują nie sam, z niczego zupełnie, bez żadnych w ogóle funduszy. Fantastyczne projekty. Oczywiście, że są te złe. I teraz pytanie dla nas badaczy jest takie, jakie cechy różnią te dobre CSR-y od tych złych, trwałych. I mi się wydaje, że tutaj sektor badawczy ma bardzo dużo do powiedzenia i powinniśmy się właśnie zapytać, jak w przyszłości, jakie by były rekomendacje z tych przykładów na to, co robić, żeby ten CSR rzeczywiście miał jakiś nieodwracalny, dalekosiężny skutek. I dlatego bardzo polecam też no, kontakt z nami, z takim ośrodkiem badań układu, z złożoności układów społecznych, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tu pan się zgłaszał, pan w słuchawkach tutaj za słupem. To oczywiście, to do Rolanda Zarzyckiego, to oczywiście jest nieustanny wyścig. Hello? Kapitalizm jest w stanie dotknąć inkluzywnością swoją wszystkiego. Nie ma takiego pomysłu, który by się nie dał jakoś zmonetyzować, prawda? Ale to nie znaczy, że trzeba się poddawać, to znaczy, że trzeba uciekać, to znaczy kreować coraz nowe nisze i zresztą może dużo dobrego też z tej inkluzji wynika często, prawda? To nie musi być negatywne tylko. Hello, I'm Albert Mameti. Nazywam się Albert Mameti, obecnie jestem tutaj w Warszawie. W funduszu inwestycyjnym mam staż w tej chwili. Muszę powiedzieć, że przyjazd do Polski, przyjazd na to spotkanie było, jest dla mnie dobrym doświadczeniem. Mówiliście o rozwoju, o pogonią za szczęściem, za kapitalizmem, za bilarnością, więc w mojej głowie tworzył się taki niejasny obraz. Chciałbym rozpocząć od aspektu geopolitycznego, ponieważ dla funkcjonowania biznesu, przedsiębiorstw jest bardzo ważna polityka. Unia Europejska jest rzeczą konieczną.
musimy skupić się na stworzeniu środowiska dla przedsiębiorstw. Więc jesteśmy tak naprawdę wzajemnie zależni od siebie. Jest taki ruch Obudź się Europą, dotyczył on kryzysu w Ukrainie i chciałbym powiedzieć o tym, jakim sposób on miał wpływ na nas wszystkich. Pokazuje on, że nie możemy lekceważyć czegoś, co się dzieje w jednym kraju, bo ma to wyraźny wpływ na pozostałe kraje. Co jest bardzo ważne w mojej opinii, to są trzy najważniejsze aspekty. Dobre zarządzanie, tworzenie środowiska przedsiębiorczości. Poprzez tworzenie środowiska przedsiębiorczości mówię o tworzeniu tak zwanego rynku lokalnego. Jest to cudowny pomysł, jednak wymaga pewnego regulowania. Nie możemy stworzyć lokalnego rynku na internecie i funkcjonującego poza ogólnym środowiskiem biznesowym. Kolejnym aspektem jest przedsiębiorczość i innowacje. I myślę, że tutaj nacisk kładziemy na system edukacyjny. Nie chcemy, w tej chwili można mieć takie odczucie, że nasze dzieci stają się pewnego rodzaju robotami. Wszyscy przechodzą standardyzowane testy i co w moim odczuciu zabija ich kreatywność. W Finlandii na przykład tworzone są środowiska rozwijające innowacyjność i przedsiębiorczość. I zaczyna się to już na poziomie szkoły średniej. Bo trochę tu w pierwszym rzędzie. Thank you. I'm Dorotea Daniele. Dziękuję. Dorota Daniele z Europejskiej Struktury na Rzecz Ekonomii Społecznej. Bardzo ciekawe było dla mnie usłyszeć taką szeroką dyskusję. Chciałabym odwołać się do czegoś bardziej praktycznego, ponieważ uważam, że bardzo ciekawe było dla mnie usłyszenie doświadczenia portugalskiego. Musimy o tych rzeczach rozmawiać, ale potrzebujemy również narzędzi. Potrzebuję narzędzi, aby wdrożyć takie rzeczy, które były wspomniane, oczywiście mierząc również wartości dodane społeczne, ale potrzebujemy narzędzi, aby tego dokonać. Następnie partnerstwo publiczno-społeczne, zupełnie zgadzam się, że jest to model dla przyszłości. Uważam również w kwestii finansowania. Finansowanie to zawsze bardzo grząski grunt. Jestem Włoszką, jestem z ruchu spółdzielczego we Włoszech, który rozpoczął się w latach 80. Był bardzo innowacyjny w ówczesnym czasie i był bardzo innowacyjny również z uwagi na fakt, że próbował znaleźć drogę do rozwiązania problemów społecznych, odpowiedzieć na potrzeby społeczne bez środków, ponieważ mieliśmy Europejski Fundusz Socjalny, ale nie można było go używać do przedsiębiorczości społecznej. Teraz sprawy mają się inaczej. Wiemy, że możemy tu korzystać z polskiego doświadczenia i w pewien sposób prawdą jest, że finansowanie publiczne ma swoje złe strony, ponieważ można się od niego uzależnić, ale ważne jest to, jak się tego używa. Trzeba zrozumieć, że nie tworzymy przedsiębiorstw społecznych przez projekty, ale używamy pieniędzy europejskich na dłuższą metę, więc sądzę i cieszę się, że mogę nie zgodzić się z Filipem, kiedy powiedział, że przykład portugalski jest wyjątkowy, ponieważ mamy wiele takich przykładów, gdzie finansowanie pochodzi z różnych źródeł, z źródeł prywatnych, publicznych i jest wiele takich przykładów w całej Europie. Reprezentuję również sieć przedsiębiorczości społecznej, która jest siecią stworzoną przez władze Funduszu Ekonomii Społecznej, które prowadzone są przez Polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i celem jest zbudowanie możliwości,
które pozwolą władzom zarządzającym Funduszem Europejskim Społecznym, jak lepiej zaspokajać potrzeby, jak lepiej wykorzystać pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwłaszcza w przypadku krajów, które używają, korzystają z tych środków w dużym stopniu, jak lepiej pomóc przedsiębiorczości społecznej. I mamy tu wiele dobrych przykładów w całej Europie, więc oczywiście jest to bardzo ważne, by dzielić się tymi przykładami oraz aby współpracować od ruchów społecznych, przedsiębiorstw społecznych i instytucji. Dziękuję. Proszę Państwa, nasz czas w zasadzie się skończył jakiś czas temu, ale jeżeli Państwo chcecie się odnieść w jednominutowych wystąpieniach, no to każdy ma takie prawo. Jakiś mikro... O, może zaczniemy po prostu po kolei. To Karol Sachs. Zacznę. Nie Minuta. Mogę się do wszystkiego odnieść, bo mam tylko minutę. Ja tylko powiem po pierwsze. Mam metodologię mierzenia szczęścia. Jest to bardzo prosta metodologia. Trzeba zobaczyć, jaka jest konsumpcja lekarstw spowodowana z tym, że ludzie się czują nieszczęśliwi. W wypadku polskim można też wprowadzić konsumpcję, jakimi alkoholami się zastępuje na przykład wódkę. Jeśli piją coraz więcej wina, to znaczy, że im się lepiej powodzi i są bardziej szczęśliwi niż jak piją wódkę, żeby zapomnieć o wszystkich swoich nieszczęściach. Więc można to mierzyć. Nie trzeba się bać mierzyć tego, co się robi. A drugą rzecz, co chciałem powiedzieć. Trzeba być rentownym, żeby być... Żywym. Nie, durable, jak to powiedzieć? Trwałym. Sustainable, trwałym. Trzeba to robić. Potem jest zupełnie inna dyskusja, co z tym zyskiem zrobić. Czy go przepić w dobrej kompanii, czy też zrobić coś innego. Ale trzeba być. Jeśli we Francji zbudowaliśmy z niczego w 30 lat sektor samej inkluzji przez pracę, który zatrudnia 300 tysięcy ludzi, którzy są za burtą i 100 tysięcy ludzi, którzy im pomagają wejść z powrotem do normalnego życia, 400 tysięcy dlatego, że oni są rentowni. W związku z tym nie mają problemu, żeby pożyczyć w banku i w związku z tym banki się biją o ten rynek, w związku z tym te kredyty są coraz tańsze i to nie jest bajka o żelaznym wilku, tylko to jest fakt. I nie ma powodu, Karol, żeby tego tak nie było. Dziękuję. Myślę, że w debacie w całej Europie rolą rządu jest, rola rządu jest przesadzona w pewnym sensie, a w pewnych sensie niedoceniona. W Europie mamy podobny system wartości, wspólny system wartości. Jednym z przykładów jest, przynajmniej z kraju, z którego ja pochodzę, jest to, żeby nie udzielać pieniędzy z polityki społecznej, ale oceniać, co zostało wykonane przez ostatnie 10 lat i do tego dopasowywać fundusze. Widzę, że w niektórych krajach część zamówień publicznych jest niedoceniany, a jest to bardzo ważny punkt dostępu dla rozlicznych przedsiębiorstw. Również są pewne problemy podatkowe w krajach, są uniki podatkowe, w niektórych krajach odbywają się na bardzo dużą skalę, które nie są w żaden sposób regulowane i zauważane. Jest paradoksem to, że niektóre przedsiębiorstwa muszą się uciekać do rajów podatkowych, żeby uniknąć płacenia podatków w własnych krajach. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Myślę, że zmiany się dzieją. Musimy poradzić sobie z faktem, że nie będą one tak gwałtowne i
i głęboko idące, jak chcielibyśmy. Jak zmierzyć szczęście? Istnieje coś takiego jak indeks bogactwa, więc można by stworzyć indeks szczęścia jako alternatywę dla wskaźnika PKB. Więc coś się zmienia, aby skończyć z takim sposobem postrzegania rzeczy, z którym mieliśmy wcześniej do czynienia. Wciąż uderza mnie jedna rzecz. Chcielibyśmy holistycznej wizji ekonomii społecznej, ale nie możemy zapominać, i jest to wyzwanie, którego nie możemy nie dostrzegać. Musimy zauważyć, nie możemy zapominać, że ekonomia społeczna ma też swoje ograniczenia. Kiedy ja zaczęłam się zajmować ekonomią społeczną, zatrudniała ona 5,5% zatrudnionych. Więc nie jest to również 100% zatrudnionych, więc są pewne ograniczenia. Musimy przesuwać te ograniczenia, ale nie możemy sądzić, że cała gospodarka stanie się ekonomią społeczną i trzeba o tym pamiętać. Muszę, żeby w tą minutę się zmieścić. Ja tak cały czas myślę o tym systemie. Świętujemy, jakby nie było otwarcie KPRS-u, tak? Zaczynamy, wchodzimy w jakiś tam nowy system. I ja tak myślę, że tutaj jeszcze warto by było właśnie powiedzieć o tym, o tej roli państwa, bo tak zajechałem anarchistą na początku, więc teraz wyjdzie ze mnie propaństwowiec. Dlaczego? Jak ten system, czym powinien być? Może od tego zacznijmy. Czym powinno być państwo? Czym powinno być właśnie taki system jak KPRS, jak ministerstwa i tak dalej? To jest przeciwwaga w tym napięciu pomiędzy władzą kapitału, czyli ludzi, którzy posiadają odpowiednią ilość akcji, a władzą głów, władzą pojedynczych ludzi, zbiorowości, gmin, powiatów, województw, państw Unii Europejskiej. Tak? To jest podstawowa różnica. To nie człowiek, który ma po prostu ilość odpowiednich zer na koncie decyduje. Tu rola państwa, zrozumienie tego, czym jest państwo, czym jest obywatelskość, to o czym mówiła Jasia tutaj przed chwilą, czyli ruchy miejskie, wszystko, to jest nasza podmiotowość, to jest walka o naszą wolność, o naszą suwerenność, autonomię i tak dalej. I tutaj my jesteśmy, jak, bez względu na to, kto jakim samochodem, czy pociągiem, czy przyjechał, jesteśmy nadal wspólnotą w pewnej opozycji do tych panów, co tam na Kajmanach, tak? Ja to tak widzę, oczywiście tutaj wyłazi ze mnie marksista też, ale tak to wygląda i nie ma się co czarować. Po prostu to państwo tak rozumiane jest pewną, powinno być pewną opozycją do kapitału. Tak nie jest. I teraz co to państwo powinno robić? Panie dyrektorze, bo tu w stronę też patrzę. To państwo powinno być inwestorem. Państwo w tej chwili jest pełni funkcję przede wszystkim redystrybucyjną, a nie inwestycyjną. Państwo powinno myśleć i kombinować, ucząc się od biznesu, takich metod jak Lean Startup, Business Model Generation, to wszystko, co was zamęczam, tak, w tych wszystkich posiedzeniach piwnych, to państwo powinno być inwestorem w opozycji do venture capital. Państwo powinno inwestować społecznie. To są te startupy, które się w FIO pojawiły. Ogromne dzięki, tak? To państwo powinno być inwestorem społecznym, dawać swoje po prostu też mierniki, wskaźniki, ja się zgadzam, można to próbować mierzyć, po to, żeby inwestować nowymi, nowoczesnymi metodami w Oskara, w panią Elę, w nieużytki, w stare fabryki, w to wszystko, co traktujemy jako obciążenie. Obciążenie demograficzne, obrzydliwe to pojęcie jest, jako obciążenie demograficzne, jako nieużytki właśnie, jako niewykorzystane zasoby, jako ruinę, to są wszystko zasoby, tylko my nie potrafimy ich ogarnąć. To jest rola państwa, od ministerstwa po pana wójta. Dzięki, Paweł. Ja tak zupełnie już krótko chciałbym podkreślić, że faktycznie zmiana się dzieje i zmiana odbywa się dzięki pewnym narzędziom i sporo z nas tutaj ma bardzo dobre doświadczenia i myślę sobie, że bardzo ważne jest, żeby mówić o tym, co się udało i żeby można było replikować dobre doświadczenia. I teraz to jest jedna z głównych celów teraz, które w Fundacji Cohabitat będziemy mieli, żeby dać narzędzia zwykłemu człowiekowi do tego, żeby mógł usiąść przed komputerem i zrealizować ważną rzecz, która według niego jest do zrobienia. I tych dobrych przykładów sukcesu, jak wykorzystać jakieś narzędzie ekonomiczne czy
czy jak stworzyć inicjatywę, tego jest pełno, tylko że trudny jest dostęp do takich narzędzi. Myślę, że to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Filippo. Najważniejszym wyzwaniem naszego świata jest, jak przeorganizować kontrakt społeczny, umowę społeczną. W Portugalii, w projekcie portugalskim nie mówimy o pieniądzach, tylko jak wykorzystać pieniądze. Jak przełamać monopol fundowania, finansowania z centralnego. Nie chcę, żeby ekonomia społeczna stała się kolejnym frazesem. Nie ma wskaźnika szczęśliwości, ponieważ jesteśmy szczęśliwi z różnych powodów. I stajemy się z każdą chwilą zupełnie inni w tym aspekcie. Więc ostrożnie należy postępować z tym dzieleniem wartości. Jeśli coś jest pięknego w Europie, gdzieś indziej to sama rzecz będzie postrzegana zupełnie inaczej. Głównym wyzwaniem dla kapitalizmu naszych czasów, być może zabrzmi to nieco prawicowo, nie jest redystrybucja. Jest ten fakt, że kapitał nie finansuje obecnie inwestycji w przyszłość. Myślę, że musimy się cofnąć do czasów po II wojnie światowej, żeby zobaczyć tę ogromną falę rozwojową, która utworzyła obecne społeczeństwo. Wyzwaniem, które stoi przed nami odnośnie kapitalizmu i kapitału, jest skierowanie kapitału na przyszłe cele, a nie tylko dla celów koncepcyjnych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Państwu też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się przydało. Mnie na pewno.